Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kuba. To jest kolejny odcinek, już drugi odcinek na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie w Car Mechanic Simulator 2018. Pokażę wam tak pokrótce co nowego, ale generalnie skupimy się już na tych zleceniach jakichś pierwszych. Także myślę, że będzie tutaj ciekawie. Z góry was od razu przepraszam za szumy w moim mikrofonie. W przyszłości postaram się to troszeczkę zmniejszyć. No ale dobra, przechodzę do rzeczy. Jak widzicie, no jest nowy warsztat, ale tutaj nie będę się nad tym rozwodził, bo wiadomo, że jak jest nowa wersja gry, to jest i nowa mapa. Możemy powiedzieć, że ten warsztat to jest taka mapa. Mamy tutaj też wiele nowych lokacji. Tutaj widzicie, no jest gdzie chodzić. Mamy też nowe menu, takie menu kołowe. Otwieramy je prawym przyciskiem myszy. I to, co widzicie tutaj, to jest w pełni rozbudowany warsztat na samouczku. Zaraz sobie przejdziemy do tego normalnego trybu gry. Normalnie mamy warsztat, tutaj idzie ściana. Tutaj gdzieś idzie ściana, tak? Tam do końca. Tego tutaj nie mamy, tego też nie mamy. To dopiero sobie tutaj wszystko możemy rozbudować tutaj w tym, w naszym tutaj drzewku takim, drzewku umiejętności. Co jest fajne, to nie trzeba tutaj aż tyle punktów doświadczenia zdobywać, żeby odblokować te ulepszenia. Tutaj widzicie, że jest 0, że ja mam 0 na 307 tych punktów tutaj. Więc jak osiągnę te 307, to mogę jakieś jedno ulepszenie kupić. Jedno ulepszenie kosztuje tak około 300 już punktów, za jedno zlecenie dostajemy gdzieś 100 ileś. No jest tego dużo, jak widzicie, w poprzedniej wersji nie było aż tego tyle. No i co jeszcze? Mamy też tutaj więcej części, jakby na przykład szyby możemy, lusterka możemy też chyba, tak, lusterka możemy demontować, możemy też demontować niektóre części wnętrza, takie jak kierownice, fotele, widzicie, że fotela brakuje i kanapę tylną. No i nie jest to dużo, ale zawsze jakieś ulepszenia. Teraz też niektóre części składają się z podzespołów, które również musimy zakładać. No i widzicie, że tutaj jest to auto dosyć porysowane, nie wiem jak to... Nie, to nie jest, to jest lśniące. Jak słyszycie, są też odgłosy ulicy, ale to są odgłosy ulicy z gry, nie zza mojego okna, także tutaj stąd słychać, tam pewnie jest ulica. Znaczy, no tak naprawdę i tam pewnie nic nie ma, ale tak dla realizmu zrobili. To mamy tutaj też wiele przyrządów nowych, żuraw silnikowy, tam jest też gdzieś tutaj, o... Jest, a to jest też żuraw silnikowy. Możemy ten silnik jakby wyjąć w całości, sobie go tu zawiesić. Mamy tutaj ścieżkę diagnostyczną. Teraz fajne jest to, że nie teleportujemy się już tutaj tak jakby do środka, tylko otwieramy sobie drzwi i możemy sobie wejść normalnie. Tak samo do lakierni. Teraz też możemy pojedyncze elementy lakierować. Tutaj mamy magazyn z częściami, gdzie możemy składować części, czyli nie tu w ekwipunku, tylko jak już nie mamy miejsca. Znaczy miejsce jest chyba nieskończone, ale jak nie chcemy tutaj wszystkiego trzymać, możemy sobie to odłożyć tutaj. Także myślę, że fajnie. Jest jeszcze parking, z którego widać miasto, ale tam akurat nie będziemy szli, ponieważ nie wiem czemu, ale za ostatnim razem wywaliło mi grę, a nie chcę po prostu tutaj mieć problemów teraz, więc po prostu sobie, o, jednak nie wszystko odblokowałem w tym samouczku. Żeby ten samouczek przejść, jakby wystarczy wziąć auto na jazdę próbną, jest to pewnie to auto, bo to pewnie nie odpali. Wkurzają mnie trochę te dźwięki tego chodzenia, czy przesuwania się w miejscu. No ale trudno. Tam mamy hamownię, tutaj mamy lakiernię, również możemy sobie tutaj drzwi otworzyć, wejść sobie. Fajnie tutaj dosyć wygląda. Tutaj sobie oczywiście możemy albo pojedynczy element, albo całe auto lakierować. Dobrze.
Ja już sobie troszeczkę się zapoznałem z tą grą, także myślę, że sobie tutaj. A właśnie, możemy też ładować akumulatory. Także myślę, że sobie poradzimy. Już coś sprawdzę. Aha, dobra. Tutaj jest też przyrząd do czyszczenia wnętrza. Także. No dużo szczegółów. Tutaj jest taki kącik wypoczynkowy. Oczywiście on jest tylko dla ozdoby. Tutaj nie możemy z niczym wchodzić w interakcję, niestety. No dobra, to przejdziemy sobie do tego toru testowego. To Wam od razu pokażę, jak tutaj się jeździ. Tutaj nie wszystkie lokacje mamy odblokowane. Dopiero później będziemy mogli je jakby. No, później będziemy dopiero mogli tam chodzić. W dzisiejszym odcinku właściwie no, tam dużo nie będziemy robić, bardziej tutaj zrobię takie zapoznanie, ale myślę, że tą grę będę nagrywać dalej, więc być może sobie zrobimy coś ciekawego w następnych odcinkach. Ja sobie przełączę na inną kamerę, tak mi będzie wygodniej. No i zobaczcie, tym samochodem jeździ się o wiele, wiele lepiej. Z tego względu, że nie ślizga on się nam tak jak w poprzednich wersjach tej gry, przez co no jeździ się przyjemniej. Słuchajcie, on chodzi dosyć głośno, ten silnik, także nie będę teraz nic mówił, bo nie wiem, czy mnie usłyszycie, tylko po prostu przejadę sobie ten test do końca. Ups. Dobra, w tym momencie kończymy samouczek. Oczywiście możemy właściwie go nie kończyć, możemy wrócić, ale ja sobie kliknę, żeby rozpocząć normalną rozgrywkę. Fajny jest też ten pasek ładowania. W ogóle gra jest dosyć, powiedzmy, że jest i zoptymalizowana, i niezoptymalizowana, ponieważ jest naprawdę wymagająca. No, naprawdę dużo, dużo tutaj zabiera tych FPS-ów, zwłaszcza przy nagrywaniu. Natomiast fajne jest to, że szybko się ładuje, nie trzeba długo czekać jakoś specjalnie, tak jak w poprzednich wersjach, gdzie nie było żadnego paska i się czekało i czekało i czekało, no to aż nam się ta gra załaduje. Dobrze, i teraz zobaczcie, jest już taki, teraz mamy taki mniejszy warsztat. To jest taki podstawowy warsztat. Dopiero jego sobie możemy ulepszać tutaj dalej. Tutaj te takie kwadratowe osiągnięcia to są takie drobne jakieś osiągnięcia, które właściwie dają nam jakieś drobne funkcje. Natomiast te paski, one nam powiększają nasz garaż. O, jakieś tam właśnie te... tutaj dostaniemy stół warsztatowy, ponieważ na razie go nie ma i wszystkie części musimy kupować nowe. Dobrze, to sobie weźmiemy pierwsze zlecenie. Dobra, to sobie weźmiemy, możemy sobie wziąć. To jest takie, tutaj widzę, dosyć fajne to zlecenie. No jak widzicie, no te samochody są no takie trochę złomy, bo nie dość, że mają porysowany lakier, to jeszcze widzicie, że są wszędzie porzewiałe. Zobaczymy, co tu trzeba zrobić. Dobra, to nie będzie trudne. Tutaj Wam pokażę, że tutaj też trzeba zakładać i wyważać opony, ponieważ teraz opony i felga to nie jest jedna część, znaczy jest jakby jednością, ale możemy je rozdzielić, także opony i felgi kupujemy teraz osobno. Dobra, przesuniemy sobie ten samochód na podnośnik. Właściwie mamy tylko jeden podnośnik, więc możemy tu
przyjąć tylko dwa auta, jedno tu, drugie możemy sobie tu postawić, żeby czekało. No i co? Podnośnik też ma taką funkcję, że nam podnosi auto tylko tak jakby do połowy. I teraz, żeby podnieść wyżej, musimy kliknąć jeszcze raz. Dobra, co tu trzeba wymienić? Filtr powietrza, oponę i filtr paliwa. Dobra, to może sobie najpierw odkręcimy koła. A dobra, ja tu muszę najpierw wejść. Jak widzicie, teraz ten demontaż jest dosyć wolny. Później jak kupię sobie ulepszenia, odblokuję właściwie, to będziemy to robić szybciej. Co jest jeszcze fajne, to to, że teraz za te wszystkie ulepszenia, na przykład lakiernie, hamownie, nie płacimy żadnych pieniędzy, tylko same punkty doświadczenia wystarczą. Także fajnie. No i mamy już parking oczywiście. Dobra, przechodzimy do drugiej opony. Dobra, tam nie sięgnę, muszę podejść. Dobra, teraz sobie opuścimy auto i powymieniamy te filtry. O matko. To w ogóle nam jedno wchodzi na drugie, ale dobra. Jeszcze filtr paliwa. Dobra, teraz musimy sobie kupić nowe części. Normalnie komputer nie ładuje się aż tak długo, ale jak pierwszy raz wejdziemy do gry, to on się musi wczytać. Później już normalnie się ładuje. Znaczy nie ładuje, tylko normalnie klikamy i mamy. Tak jak widzicie, sklep Janusz and Mirek. Sklep z elementami wnętrza. Tutaj mamy również sklep z tablicami. Jest tu nawet polska tablica. Kosztuje 100? Ostatnio kosztowała 95. To dziwne. A, dobra, wiem. Wiem dlaczego, bo miałem ulepszenie, że miałem zniżkę 5% w sklepie. Bo tutaj mamy też ulepszenia na stałego klienta i mamy zniżki. Jak chcemy wprowadzić własny tekst, musimy zapłacić oczywiście 10 razy więcej. A i teraz wyszedłem całkowicie. Dobra, tutaj się cofniemy. I tak, sklep główny. Filtr powietrza, to nie ten. To jest ten. I filtr paliwa. Tutaj zauważcie, że możemy sobie też wpisać ilość, także możemy od razu kupić więcej tych części. I teraz sobie sprawdzimy jeszcze, jakie to są opony. R 205 na 55 R na 16. Dobra. Czyli cofamy się. Sklep z oponami. To była opona standardowa B. I tak. Szerokość 16. Tu było 255. Tak, dobrze mówię? Sprawdzę jeszcze raz, żeby nie było. 205. Patrzcie, kupił mnie taką oponę. Dobrze, sprawdziłem. Jeszcze raz. 205 na 55. 4 sztuki. No co jest?
Dobra. Trochę zapłacimy, no ale cóż. Dobra, teraz sobie te opony pozakładamy i wsadzimy je od razu na wyważarkę, a w międzyczasie wymienimy sobie tamte... Dobra, najpierw musimy te opony pozdejmować. Musicie zauważyć, jak to wygląda. Dobra, od razu sobie założymy, bo te koła się wyważają dosyć długo. Widać puszki po piwie. Dobra, wyważymy sobie następną. Tu jak mamy niewyważoną oponę, to mamy... A dobra, teraz tego nie widać. Zaraz wam pokażę. Jak mamy niewyważoną oponę, to mamy tutaj taki znaczek. Dobra, to możemy zdjąć. Dobra, my się zajmiemy zaraz wymianą tych filtrów. W sumie ten filtr mogę już założyć. Dobra, zaraz dokończymy. Wyważymy sobie następne koło. Co jest? Aha, bo tu założyłem. O co chodzi? Brakuje jednego klipsa, chyba że go nie było. Niemożliwe. Dobra, nieważne. Zaraz to ogarniemy. A, jednego koła nie zmontowaliśmy.
zrobiłem. No nie, wszystkie są wyważone. Taki bug chyba. No dobra, nieważne. Dobrze. To zakładamy te koła. Aha, muszę podnieść auto. A, przez ten klips nie mogę zakończyć zlecenia, no tak. No dobra, no to niech stracę, kupię już ten jeden klips. Pewnie coś się zbugowało. Nie widzieć czemu. Aha, zapomniałem. Tu jeszcze coś trzeba było zrobić. Wymienić olej. Dobra, to jeszcze to zrobimy. Teraz Wam pokażę. W tej części gry już nie ciągniemy za sobą tej zlewarki, tylko możemy ją bezpośrednio przenieść pod samochód. I też już nie ma czegoś takiego jak odkręcanie śruby. Robimy tak. I olej nam spływa. Jak widzicie, było go niedużo. Dobra, i nalejemy nowy. To jest taka bardziej realistyczna ta butelka z tym. Ten kanister właściwie z tym olejem. Fajniej wygląda niż w poprzedniej części. No i zakończymy zlecenie, zobaczymy ile dostaniemy. No dostaliśmy około 9 chyba tysięcy. Bo mieliśmy chyba 4 na start, czy 2. No nieważne, w każdym razie dostaliśmy ponad 100 punktów doświadczenia, więc tak mniej więcej jeszcze ze 2-3 zlecenia i będziemy mogli odblokować sobie pierwsze ulepszenie. Oczywiście możemy wybrać albo to, albo to. Natomiast nie możemy sobie zrobić czegoś takiego, że weźmiemy od razu to, nie? Musimy po kolei. Także tutaj sobie to drzewko tak potem rozbudujemy. Dobrze. No, ten odcinek już trwa dość długo, więc nie chcę go tutaj przedłużać. Zrobiłem takie małe wprowadzenie, opisem warsztat. I w następnym odcinku już sobie zrobimy już normalne zlecenia, naprawy i takie tam. Więc myślę, że następny odcinek pojawi się niedługo. Może nawet jutro, jak będę miał czas. Nie wiem, zobaczymy. Dobrze, więc to by było tyle. Oczywiście jeszcze raz przepraszam za te szumy. Wiem, że są szumy, bo robiłem testy mikrofonu. No, postaram się to w następnych filmach troszeczkę poprawić. No i proszę też o wyrozumiałość, bo dopiero zaczynam, że tak powiem, z tym nagrywaniem.
Ale fajnie by było, gdybyście zostawili tą łapkę pod filmem. Byłoby mi bardzo miło. Możecie też zasubskrybować mój kanał, też bym bardzo się ucieszył. A jak już zasubskrybujecie, to fajnie będzie, jak też dacie dzwoneczek, to będziecie dostawać powiadomienia. No i możecie oczywiście pisać, czy wam się podobało, możecie skomentować. Miłe komentarze na pewno mnie zmotywują do dalszego działania. No dobra, to by było tyle. W takim razie widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.